Partnerem filmu jest sklep Smocza Mennica, który oferuje dużą różnorodność produktów z metali szlachetnych w atrakcyjnych cenach. Sklep przygotował kod rabatowy Dukat, który pozwala nabyć złotego dukata austriackiego w nowym biciu z rabatem wynoszącym 1%. Link do oferty znajduje się w opisie. Jeśli chodzi o zakupy obligacji skarbowych, rok 2023 był pod tym względem bardzo ciekawy i obfitujący w zmiany oraz oryginalne decyzje. Pierwszy kwartał przywitał nas pikiem inflacji CPI, bo w styczniu jej wartość liczona rok do roku dotarła do 16,6%, w lutym osiągnęła swoje maksimum wynoszące 18,4%, a potem zaczęła spadać. Ów spadek był bardzo dynamiczny i wynikał głównie z faktu, że w wielu miesiącach inflacja liczona miesiąc do miesiąca była po prostu prawie zerowa. W efekcie wstępny odczyt inflacji za grudzień, który niedawno ogłosił GUS, wyniósł 6,1% i był nawet niższy od tego, którego oczekiwali ekonomiści. Szybki spadek inflacji zachęcił naszą Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych. Zaczęło się z grubej rury, bo na wrześniowym posiedzeniu Rada obniżyła owe stopy o aż 75 punktów bazowych z 6,75% na 6%. Na kolejnym zebraniu dołożyła kolejne 25 punktów bazowych, a następnie utrzymała stopy na wartości 5,75%. Zwykle obniżki stóp procentowych powodują, że Ministerstwo Finansów decyduje się potem na obniżenie oprocentowania obligacji skarbowych. Wszyscy więc oczekiwali, że wrzesień będzie ostatnim miesiącem wysokich oprocentowań, a emisje obligacji przygotowane na październik odczują już duży spadek stóp procentowych zafundowany we wrześniu przez RPP. W październiku więc mieliśmy jednak wybory parlamentarne, więc decydenci zdecydowali się zrobić ukłon zarówno do spłacających kredyty, jak i do osób dysponujących nadwyżkami finansowymi i lokującymi je w obligacje. Pod koniec września dowiedzieliśmy się więc, że oprocentowanie w październiku będzie lepsze niż we wrześniu. W szczególności wzrosty dotyczyły nie tylko oprocentowania w pierwszym roku, ale także marży dodawanej do inflacji w latach kolejnych. Po wyborach, choć RPP już stóp nie zmieniała, Ministerstwo Finansów zaczęło obniżki oprocentowań. Dla przykładu, 10-letnie obligacje EDO zakupione w październiku miały oprocentowanie w pierwszym roku wynoszące 7,25%, te zakupione w listopadzie i w grudniu równe 7%, natomiast te zapowiedziane na styczeń 2024 roku już tylko 6,9%. W efekcie tych wszystkich wydarzeń rok 2023 był dobrym okresem dla inwestowania w obligacje skarbowe indeksowane inflacją. W momencie, gdy inflacja spada, sposób obliczania oprocentowania, który bierze ostatni znany odczyt inflacji, czyli ten sprzed 2 miesięcy, jest bardzo korzystny dla inwestujących. Dostarcza on do obliczeń starszą i wyższą inflację, na dodatek powiększoną o marżę i wyznacza takie oprocentowanie na cały rok do przodu dla okresu, w którym inflacja ma być jeszcze mniejsza. Oczywiście to, jaki dokładnie wynik uzyskaliśmy w minionym roku, zależy od tego, które emisje i w którym momencie zakupiliśmy. U każdego będzie to wyglądać inaczej. W moim portfelu obligacyjnym są różne emisje, od 3-letnich obligacji TOS do 10-letnich EDO, które kupowałem w najróżniejszych momentach. W efekcie te najlepsze miały w tym roku oprocentowanie sięgające 20%, a te kupowane niedawno na poziomie w okolicach 7%. Cały portfel moich obligacji skarbowych dał w 2023 roku stopę zwrotu wynoszącą prawie 11,1%, co przy inflacji sięgającej 6,1% jest całkiem rozsądnym wynikiem. Obecne oprocentowania obligacji są jednak gorsze od tych widzianych w 2023 roku. Czy wciąż warto się więc nimi interesować? Jakie stopy zwrotu mogą one dać w najbliższych latach? Czy ochronią nasze środki przed inflacją? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, posiłkując się najnowszą listopadową projekcją inflacyjną Narodowego Banku Polskiego. Standardowo założymy, że kupujemy 10 obligacji o wartości 100 zł każda, czyli w sumie inwestujemy kwotę 1000 zł. Zakupu dokonujemy w styczniu bieżącego roku. Najłatwiej będzie nam przeprowadzić obliczenia dla 3-letnich obligacji TOS, które mają stałe przez cały okres oszczędzania oprocentowanie wynoszące 6,5% z roczną kapitalizacją odsetek. Tutaj więc zysk oblicza się poprzez podniesienie do trzeciej potęgi wartości 1,065, co daje mnożnik 1,2795, a więc przychód wynoszący 207,95 zł. Gdy odliczymy od tego 19% podatku Belki, na czysto zostanie nam 168,44 zł. Całkowita stopa zwrotu wyniesie więc 16,8%, a roczna troszkę ponad 5,3%. Ile wyniesie w tym czasie inflacja? W
W styczniu 2025 roku, a więc po pełnym roku oszczędzania, prognoza NBP mówi o wartości 4,3%. Dla stycznia 2026 roku jesteśmy już troszkę poza wykresem obecnej prognozy, ale lekka ekstrapolacja daje nam wynik w okolicach 3,4%, a trochę mocniejsza na styczeń 2027 roku poziom 3,1%. W ciągu całego okresu 3 lat inflacja wyniesie więc prawie 11,2%. Jest to więc wynik wyraźnie niższy niż nasza realna stopa zwrotu z inwestycji w obligacje TOS. Z obliczeniami dla 4-letnich obligacji COI będzie trochę trudniej, bo będziemy musieli robić założenia odnośnie zarówno inflacji styczniowej, jak i listopadowej. W pierwszym roku oprocentowanie jest określone z góry i wynosi 6,65%. Po roku oszczędzania nasz przychód wyniesie więc 66,5 zł, a dochód po odliczeniu podatku Belki 53,86 zł. Dochód ten zostanie nam wypłacony na rachunek rejestrowy lub na konto bieżące, bo w przypadku 4-latek odsetki nie są kapitalizowane. Obliczenie oprocentowania na drugi rok oszczędzania wymaga użycia ostatniej znanej inflacji CPI i ów odczyt będzie pochodził z listopada 2024 roku. Prognoza NBP mówi wtedy o wartości 4,6%. Zostanie ona powiększona o marżę sięgającą 1,25%, więc sumaryczne oprocentowanie wyniesie 5,85%, co da przychód w drugim roku sięgający 58,5 zł, a realny dochód 47,38 zł. W trzecim roku będziemy musieli wziąć odczyt inflacji z listopada 2025 roku i w tym czasie ma ona wynosić około 3,5%. Gdy dodamy do tego marżę, wynikowe oprocentowanie wyniesie 4,75%, co da przychód 47,5 zł oraz dochód 38,48 zł. Prognoza NBP nie sięga listopada 2026 roku, ale jej ekstrapolacja daje wartość inflacji CPI sięgającą około 3,2%. A więc oprocentowanie w czwartym roku oszczędzania wyniesie 4,45%. Nasz przychód wyniesie 44,5 zł, a po odliczeniu podatku Belki zostanie nam na rękę 36,04 zł. W sumie nasz zysk z 4 lat oszczędzania wyniesie 53,86 plus 47,38 plus 38,48 plus 36,04, czyli 175,76 zł. Całkowita stopa zwrotu wyniesie więc prawie 17,6%, natomiast roczna troszkę ponad 4,1%. Jaka była w tym czasie inflacja? Wcześniej obliczyliśmy, że przez 3 lata wyniosła ona 11,2%. Załóżmy, że w ostatnim roku trzymała się ona około 3%, co dla całego 4-letniego okresu oszczędzania da wynik 14,5%. 4-latki pobiły więc oficjalną inflację o prawie 3,1 punktu procentowego, a więc ochroniły nasze oszczędności. Ciekawe jest jednak ich porównanie z 3-latkami. Przecież one w 3 lata dały niewiele mniejszy zwrot z inwestycji niż 4-latki w 4. To oczywiście efekt dwóch czynników. Po pierwsze, obligacje TOS mają stałe oprocentowanie wynoszące 6,5%, tymczasem 4-latki w 3 ostatnich latach w obecnym scenariuszu inflacyjnym dają wynikowe oprocentowania poniżej 6% rocznie. Po drugie, 3-latki mają kapitalizację odsetek, natomiast 4-latki nie mają. Wniosek jest więc taki, że w obecnej sytuacji 3-latki opłacają się bardziej niż 4-latki. Ich roczna efektywna stopa zwrotu jest wyraźnie lepsza, a dodatkowo pieniądze dostaniemy rok wcześniej i wciąż możemy je dodatkowo zainwestować, wypracowując dalsze odsetki. Gwoli ścisłości z 4-latek też możemy wycisnąć troszkę więcej, bo wypłacane z nich odsetki można przecież dodatkowo reinwestować. Problem w tym, że będą to grosze, bo w każdym roku do włożenia na jakieś lokaty czy rachunki będziemy mieli po kilkadziesiąt złotych. W efekcie reinwestycja odsetek da nam tutaj całościowo jakieś 6-8 zł więcej i podniesie całkowitą stopę zwrotu z 4-latek do troszkę ponad 18%. Oczywiście 4-latki będą miały tę zaletę, że jeśli w ciągu najbliższych lat z inflacją zacznie się robić coś niepokojącego i będzie ona wyraźnie odbijać w górę od obecnej projekcji NBP, to ten typ obligacji może sprawdzić się lepiej. A taki scenariusz wcale nie jest mało prawdopodobny. Przecież nawet obecnie, na skutek ograniczeń przepływu statków przez Morze Czerwone i Kanał Suezki, ceny frachtu morskiego skoczyły 2-3-krotnie. Jeśli taka sytuacja się utrzyma dłużej, na pewno odbije się to w cenach produktów oferowanych na naszym rynku. Co prawda nie od razu, ale dopiero w drugiej połowie roku, jednak będzie to mieć wpływ na odbicie inflacji i desaktualizację obecnej prognozy. Na koniec zajmijmy się 10-letnimi obligacjami EDO. Tutaj nie będziemy analizować pełnego okresu oszczędzania, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć dokładnie wartości inflacji za 5 czy 10 lat. Skupmy się więc na scenariuszach, w których zrywamy te obligacje odpowiednio po 3 i 4 latach, co da nam możliwość ich bezpośredniego porównania z obligacjami TOS oraz COI.
tym przypadku znów wracamy do rocznej kapitalizacji odsetek. Zmiany są jednak 3. Oprocentowanie w pierwszym roku wynosi obecnie 6,9%, marża wzrasta do 1,5%, natomiast dochodzi kara za zerwanie obligacji przed czasem, która wynosi 2 zł od każdej obligacji wartej 100 zł. W pierwszym roku oprocentowanie wynosi więc 6,9%, a współczynnik odsetkowy to 1,069. W drugim roku bierzemy inflację z listopada 2024 roku, czyli 4,6% i powiększamy ją o marżę wynoszącą 1,5%. Otrzymujemy oprocentowanie 6,1% i współczynnik odsetkowy 1,061. W trzecim roku mamy inflację z listopada 2025 wynoszącą 3,5%, co wraz z marżą daje oprocentowanie wynoszące równe 5% i współczynnik 1,05. Pomnożenie przez siebie trzech współczynników odsetkowych daje finalne oprocentowanie po 3 latach wynoszące 1,19092 i przychód sięgający 190,92 zł. Od tego musimy zabrać 20 zł kary, a potem zapłacić 19% podatku Belki. Nasz całkowity zysk zamknie się więc kwotą 138,45 zł, a stopa zwrotu wyniesie 13,8%, natomiast roczna stopa około 4,4%. Warto przypomnieć tutaj, że inflacja w tym 3-letnim okresie ma wynieść 11,2%, natomiast stopa zwrotu, którą dały nam 3-letnie obligacje TOS, to 16,8%. Widać więc wyraźnie, że zerwane po 3 latach obligacje EDO są w stanie pokonać inflację, ale wypadają wyraźnie gorzej niż obligacje TOS, w przypadku których nie musimy płacić żadnej kary i mamy wyższe oprocentowania w drugim i trzecim roku oszczędzania. Gdy obligacje EDO zerwiemy po 4 latach, w obliczeniach musimy uwzględnić kolejny rok oszczędzania. W jego przypadku będziemy mieli oprocentowanie oparte o marżę wynoszącą 1,5% i inflację z listopada 2026 roku sięgającą 3,2%. Sumaryczny wynik to 4,7%, co daje współczynnik 1,047. Mnożnik po 4 latach wyniesie więc 1,24689, co da przychód 246,89 zł. Trzeba jeszcze zapłacić 20 zł kary oraz podatek Belki. Na czysto zostanie nam więc 183,78 zł, a to daje sumaryczną stopę zwrotu wynoszącą 18,4% i roczną sięgającą 4,3%. Dla przypomnienia, w owe 4 lata inflacja ma wynieść 14,5%, a zysk, jaki przyniosły dociągnięte do końca 4-letnie obligacje COI, to prawie 17,6%. Zrywane 10-latki wypadają więc lepiej zarówno od inflacji, jak i od 4-latek, ale przewaga nad tymi ostatnimi wynosi tylko 0,8 punkta procentowego i zmniejszy się dodatkowo, jeśli umiejętnie będziemy reinwestowali odsetki wypłacane co roku przez obligacje COI. Oczywiście obligacji 10-letnich nie trzeba zrywać i ich kontynuacja będzie zwiększać nasze szanse pokonania oficjalnej inflacji. Film ten dość wyraźnie pokazał, że w obecnej sytuacji rynkowej bardzo kuszące wydają się obligacje 3-letnie. Przede wszystkim mają one stałe oprocentowanie wynoszące 6,5%. W bieżącym scenariuszu inflacyjnym trudno będzie uzyskać takie oprocentowanie za rok czy za dwa na jakichkolwiek innych obligacjach lub lokatach. Oczywiście są one dobrym wyborem w dwóch wariantach. Po pierwsze, wtedy, gdy będziemy mieli dobry pomysł na to, co zrobić z tymi pieniędzmi za 3 lata. Po drugie, musimy ufać, że nie czekają nas kolejne wzrosty inflacji. A jak może owa inflacja wyglądać w najbliższym czasie? Scenariusze są różne. W ostatnich dniach NBP zaczął sugerować, że listopadowa prognoza, na której opieraliśmy nasze obliczenia, była nawet zawyżona i inflacja w najbliższych dwóch kwartałach może być nawet niższa. Niektórzy ekonomiści z RPP sugerują nawet, że w marcu możemy mieć odczyty na poziomie tylko 3,4-3,9%. W ocenie specjalistów z banku ING inflacja CPI osiągnie lokalny dołek w drugim kwartale 2024 roku, jednak w przypadku przywrócenia stawek VAT na żywność oraz wycofania części tarczy inflacyjnej w zakresie mrożenia cen energii od połowy 2024 roku, w drugiej połowie bieżącego roku możemy mieć do czynienia z ponownym wzrostem inflacji konsumenckiej. Tym bardziej, że wtedy właśnie swoje mogą dołożyć rosnące właśnie ceny frachtu morskiego. Wcale nie jest więc wykluczone, że inflacja w listopadzie 2024 roku, która jest kluczowa dla naszych obliczeń, wyniesie nie 4,6%, jak pokazuje prognoza NBP z listopada 2023 roku, lecz będzie zauważalnie wyższa. To pociągnie za sobą lepsze oprocentowanie obligacji COI i EDO, a przez to poprawi ich wynik na tle obligacji TOS. Więcej powinniśmy wiedzieć za jakieś 2 miesiące. Wtedy będziemy wiedzieli, jak długo utrzymywał się kryzys na Morzu Czerwonym blokujący fracht przez kanał Suezki oraz jakie decyzje odnośnie stóp procentowych podejmowała nasza RPP w pierwszym kwartale.
poznamy też marcową prognozę inflacyjną NBP, co da mi możliwość wykonania nowych obliczeń i zaprezentowania ich w kolejnym filmie. W obecnej sytuacji wydaje się, że obligacje skarbowe są w 2024 roku dobrym sposobem na włożenie w nie części swoich oszczędności. Jeśli sprawdzi się scenariusz inflacyjny NBP, nasze obliczenia pokazały wyraźnie, że zwroty z obligacji powinny poradzić sobie z oficjalną inflacją i CPI. Jeśli spadek inflacji będzie szybszy niż mówią prognozy, co jest oczywiście mało prawdopodobne, obligacje poradzą sobie jeszcze lepiej. Najbardziej problematyczny jest scenariusz zauważalnego odbicia inflacji w górę w drugiej połowie roku. Jest to dość prawdopodobne, ale jednocześnie owo odbicie nie powinno być wysokie i nie powinno spowodować, że obligacje wypadną wyraźnie gorzej. Tym bardziej, że dla obligacji zakupionych w styczniu, lutym czy marcu bieżącego roku, do obliczeń oprocentowania na drugi rok będziemy brali inflację odpowiednio z listopada i grudnia 2024 roku oraz stycznia 2025 roku, a więc jest szansa, że właśnie z okresu owej podwyższonej inflacji. To da nam bardzo dobre oprocentowanie na prawie cały rok 2025, w którym inflacja ponownie powinna spadać. Wydaje się więc, że nawet wtedy nasza inwestycja w obligacje wyjdzie obronną ręką. Oczywiście zawsze należy pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z jakimś ryzykiem. W przypadku obligacji skarbowych tym ryzykiem jest bankructwo naszego państwa. I choć ostatnie ogromne wydatki socjalne oraz prognozowana dziura budżetowa nie napawają optymizmem, nadal nie jesteśmy w najgorszej sytuacji, nawet jeśli porównamy się do bogatych krajów Unii Europejskiej. Jeśli w przyszłości grozi nam scenariusz grecki, nawet Grekom droga do bankructwa zajęła jakieś 20 lat, a my jesteśmy dopiero na początku owej drogi. Wydaje się więc, że w przeciągu najbliższej dekady inwestowanie w obligacje skarbowe nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał przyda się Wam do podejmowania właściwych decyzji. Dzisiaj dziękuję już za uwagę i polecam się na przyszłość. Do następnego razu. Partnerem filmu jest sklep Smocza Mennica, który oferuje dużą różnorodność produktów z metali szlachetnych w atrakcyjnych cenach. Sklep przygotował kod rabatowy Dukat, który pozwala nabyć złotego dukata austriackiego w nowym biciu z rabatem wynoszącym 1%. Link do oferty znajduje się w opisie.